Jak informowaliśmy niedawno, termin zakończenia inwestycji przedłużył się ze względu na problem z dostarczeniem materiałów budowlanych, na co miała wpływ sytuacja za naszą wschodnią granicą. Ale jak zapowiadała w listopadzie prezydent Anna Mieczkowska, w grudniu miało nastąpić uroczyste otwarcie deptaka. Niestety zostało ono przełożone. Tak naprawdę cały grudzień to były odbiory promenady, poprawki, pewnych niedoskonałości, które tam niestety w trakcie prac wystąpiły. A że były jakieś odpryski granitu, a że brakowało fugi, a próbowaliśmy, czy działają żagle, które miały się rozkładać automatycznie na podstawie czynnik. Tak, działają, ale pierwszy był falstart, więc dlatego mówię o takich rzeczach. Jednak inwestycja była ogromna, na ogromnym odcinku. Należało bardzo dokładnie przyjrzeć się, bo przecież mamy nie tylko samą promenadę, ale mamy też ścieżkę rowerową, mamy nasadzenia, fontannę. Trzeba to było wszystko uruchomić po raz pierwszy. Właśnie te żagle, które jak Państwo widzicie, one mają działać automatycznie na czujnik wiatru, czyli automatycznie się zwijać w momencie, kiedy ten wiatr przekroczy pewną prędkość. I to wszystko należało wypróbować. Wszystkie niedociągnięcia powinny zostać poprawione do 20 stycznia. Promenada musi mieć oficjalny dokument, że jest oddana do użytku. Takiego dokumentu jeszcze nie mamy, czekamy. To są w tej chwili tak naprawdę ostatnie prace, już takie detale poprawiają wykonawcy. Warto dodać, że Kołobrzeska Promenada będzie najdłuższa na naszym wybrzeżu. Na deptaku znajdzie się ścieżka rowerowa, duża ilość roślinności narzuconej przez Urząd Morski, fontanna i co najważniejsze, zejście na plażę dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.